13 dzień wakacyjnego Road to Glory, widzowie. I chciałem dla was zagrać jeden mecz Food Champions o 14 winów. Oczywiście na odcinku. Tylko meczu o 14 winów nie zagram, bo zapomniałem, że Food Champions było do 9, nie? Ale stary, był taki problem z tym Food Champions. Nagrody już mam w sklepie, ale... No chciałem sobie zagrać wieczorem. Mówiłem, że zagram wieczorem, że zagram w nocy. Dobiłem 14 winów, więc będzie paczka z tocami. Ale no 23, 22 nie działa. Pierwsza w nocy nie działa, stary. Do drugiej w nocy Xbox Live nie działał i od drugiej w nocy musiałem grać Food Champions, żeby na odcinek było. No ale plus jest taki, że zajęło mi to 50 minut, zagranie 8 spotkań, bo albo jeden mecz mi ziomek oddał, to dzięki, albo wychodzili po dwóch czy po trzech brameczkach, więc... Więc mamy nagrodę oczywiście za Food Champions, 14 winów. Najpierw pikensy Euro, reprezentacja Euro to chyba i tak ikona może się pojawić. Ale no nigdy nie trafiłem nic z tych pików euro i wydaje mi się, że to nie zmieni. Musimy liczyć bardziej na tocy. Oczywiście łapka w górę, zostaw sobie, daj suba. Za to, że w nocy, no możesz ten film nawet przez to spóźnić, bo trochę mi się pospało przez to. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Mamy piki, toc ultimate. Niech zaskoczy i niech będzie karta, którą będzie warto dzisiaj przetestować. No to gdyby nie przepalimy zaraz gdzieś. A drugi toc? Dawa. Przecież Golowin i Debinia to byli w poprzednim piku. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do EAFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, a na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym WAHU macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. Ogólnie jeden z widzów podzielił się swoją uwagą i możecie pisać w komentarzach i zachęcam do tego, że mało meczy jest na odcinkach i jeżeli chcecie, żebym więcej kaleczył tą grę dla was, to... Napiszcie komentarz, że chcecie więcej kaleczenia Food Champions, albo Rivalsów, albo kwalifikacji, albo czegokolwiek. My tu mamy wymiennego koblarza. Te będę quickselował Libertadoresy, bo i takich to nie przepalam nigdy praktycznie, bo zaznaczam sobie, wiesz, kolejność, złoty, rosnąco i tam nie wyskakuje. No to polećmy z tymi wymiennymi już do końca. Liczył, nie? Na wymienną ikonę. Liczył. No jest Kevin De Bruyne wymienny, okej. 4x85+. Wymienne jeszcze, w dodatku. Pozdro. Ale Casemiro, Pop, Odegaard. No coś się tam już zbiera, nie? Jeszcze mam 5x85+ gotowe w ilości sztuk 3, więc... No jakaś fajna ikona, godna przetestowania dzisiaj. Jakby spadła, to bym specjalnie zagrał przetestować. No jest Renard razem z... Modriciem, Salahem. Modricia trzeba gdzieś oddać i... Zastanawiam się gdzie, bo jest ta ikona bisu w teorii. Ona jest wciul droga, ale... No, może i tak zrobimy. Jest pick path to glory, wyższa szkoła robienia hałasu i td. To też można zrobić. Ulepszenie to też jest, ale... No, na razie go wrzućmy do wymian. Ja tu w ogóle za dużo foderu nie mam, stary. No, Kulibaliego oddam, Cygankowa oddam. Szkoda, że tych kart o ewolucję. Nie mogę przepalić, nie? Możemy zrobić w sumie coś takiego, widzowie, że każde dwie łapki w górę... O, to będzie dobre. Każde dwie łapki w górę to jeden pik w odcinku albo jutro, albo za dwa dni. Bo zobaczymy, jak wyjdzie to z tym, kiedy to nagram. Bo trzeba jak najwięcej tych fajnych ikon spróbować trafić. Dać sobie chociaż szansę. Więc dwie łapy w górę, jeden pik, a my lecimy z 5x85+. No dzisiaj nie sypię. I to mnie boli, stary. To jest co? No, Grealisha wywalę. Ale nawet też foder to nie wiem. Wiem natomiast, że jest paczka z tocami, nie? I specjalnie do tej paczki grałem to o 2:30. Więc niech się zwróci. Niech sypnie jakąś kartę grywalną, fajną. Golowin, człowieku. Golowin jako pierwszy. No zaskocz kimś tutaj. Fajnym. Lautaro Martinez. Okej. Okej. No za szyszko. On ma co? No, on ma power shoty. On ma ten. Panowanie nad piłką styl. A nie, to są finesy, nie power shoty, przepraszam. To chyba taki Lautaro jest godny testu, co? Zaraz zobaczymy za Szeszko, jak on wygląda. Mówiłem wam, że ten Szeszko mnie zaczyna denerwować i... I no w sumie, może jest delikatnie wolniejszy, ale... No chyba go tutaj wrzucimy, damy mu myśliwego. I będzie działać. No jeszcze Cuadrado na pełnym wjedzie sobie. Ty, to ja potrzebuję tego menedżera z Kolumbii, czy już nie potrzebuję? Wyślij do klubu. Potrzebuję go. Dobra, stary, tu co, Szeszko na ławę i chyba pokaleczymy sobie trochę. Szósta liga. Akurat jednej wygranej ty brakuje do ulepszenia. Ja wam mówiłem ostatnio, że no lubię sobie pograć czasem Rivalsy z ziomkiem duo, bo się fajnie gra. I ja nie wiedziałem, że aż tyle nagraliśmy się tutaj. No dobra, no to szybkie kaleczonko Lautaro Martinezem zrobimy. Testujemy, co potrafi. No na pewno więcej niż Szeszko, nie uwierzę, że nie.
i otworzymy kolejne paki. Chyba tego pika 9.3 plus sobie zrobimy i na pewno tego ulepszenie toca musimy zrobić, bo to nie chcę, żeby się mordowało, nie? W ogóle testowałem na odcinku już tego Vieira i tego Szabiego Alonso? Możliwe, że nie. No właśnie, to ja powinienem chyba zacząć tak robić. Ale to chodzi. Coś Lautarosem? Może Finesa? Myślałem, że to mocniej poleci. Co? 2-1-1-5 Miłosz? Oddałeś wina w rywalsach? Czy ja czegoś nie rozumiem? Nie no, ja nie grałem po tego wina specjalnie. Ja chciałem testing sobie zrobić, ale... No to jeszcze raz? W ogóle przydałoby się tu wbić jakąś chyba drugą ligę, chociaż trzecią, pierwszą, żeby te testy były bardziej wiarygodne, nie? No bo w tych szóstych ligach to kiedyś oglądałem jakieś tam testy, nie? I takie rzeczy. I wyzywali tam ludzi, że szósta liga, grasz ósma, coś. Mnie nie wyzywajcie, dobra? Lautaro! Widzisz? Klucz do zwycięstwa. Skupiasz się i wiesz wtedy, co robisz, a nie nadajesz. No i od razu Lautaro z odbiorem, proszę państwa. Szabi Alonso. Nim chce power shota. To jest taki nasz mini Hosselu. No mini Hosselu, bo też ma potężne te power shoty, nie? Powinni dać jakąś kartę. O, odbiór za darmo. Powinni dać jakąś kartę specjalną, nową dla Hosselu, bo potrzebuję jej na tym koncie. Bardzo jej potrzebuję. Bo ja naprawdę, jak zrobiłem tego Hosselu z SBC na tym naszym starym koncie, to ja byłem zachwycony, byłem pod wrażeniem. I dla niego chciałem odpalać po prostu tą grę. To chyba widać, że to jest niższa jakaś, no szósta liga, nie? Bo no trochę łatwo mi idzie. Oj, 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 tutaj mi się wylałem się trochę, ale mi palec z gałki zjechał i mi odpadło. Mam takie kółeczka z Batmana, bo mam wyjechane te gałeczki, to musiałem kupić. Lautaro. No spokojnie, to jakieś elastikosy. Wykorzystujemy playstyle i walimy Finesa. A Trivelą poszło! Tu był potencjał. Oj, ale piękna akcja. No i Lautaro tu już musi skończyć. No Szeszko pewnie coś takiego też by skończył, ale... No Szeszko by tak całego boiska nie przechodził. I to nawet pewnie w szóstej lidze. Dobra, stary, Szabi Alonso. On to robi, nie? On to robi! No i nawet takie bromeczki w szóstej lidze cieszą, no nie powiesz, że nie, stary. Naprawdę, czuję się, jakby ten Szabi Alonso był nową generacją Hosselu, no tylko co prawda jest dużo niższy i tak dalej, ale no to, co można z nim zrobić tym power shotem, to jest... No drugi Hosselarz. No ewidentnie, stary. Patrz, jak to leciało. 0,06 oczekiwanych. No nie popatrzysz. Na powtórce odpalę. Albo nie, bo jest teraz. Koniec, no. Potestowany, nikt ze mną nie chce grać. Dobra, stary, to możemy zrobić tak. Ikona bisu to... No, pewnie dorobimy sobie ją po zrobieniu pików, nie? Bo to się odświeży. Także dwie łapki w górę, jeden pik. Tak, taktycznie przypomnę. Tu mi coś... Tu mi znikło, dobra. To Totsa i ten pik Path to Glory. A tu dużo oni chcą ode mnie, jak na... Totsa 90+. No jeszcze na tego pika to trzeba się rozeznać, czy ja nie mogę w trakcie... Aha! Czyli on już nie ma ewolucji. A no jednak dalej ma, ale nie ma nad nim tego znaczka. Aha, już wiem czemu, dobra. Ty no to nie gadaj, że mi kart na tego pika braknie, bo się popłaczę chyba. Dobra, jedna składowa jest już zrobiona. Otworzymy sobie Totsa, bo pewnie nam się przyda. I paczka gratis tak zwana. Tak zwany gratis, z którego nigdy nic nie oddaję, ale... No, paczka z jednym Totsem, stary. 80... Cfu, 80. 90+. Szansa, że tu da nam kartę do składu, jest zerowa praktycznie. Czyli powinno dać, bo to się nie powinno wydarzyć, patrz. Dobra, żarcik, kosmonaucik. Ty, ale no, kurde, nie wiem, kogo tu oddać, bo tego Szeszko to ja bardzo nie chcę oddawać. Mogę dać Tom. Kulibaliego też mogę wywalić, no to dwa Totsy już poszły. Ale tu się robi kłopot, jeżeli chodzi o resztę kart, nie? Bo foderu to tak brakuje, stary. To chyba w jutrzejszym odcinku te pikensy zrobimy sobie, nie za dwa dni.
Już zdecydowałem definitywnie. Także zostawiać łapki, bo foder tutaj jest, no, bardzo, bardzo potrzebny. Bo poza foderem pewnie z tych pików, wiecie, na pewno wpadnie jakaś ikona. A to tutaj nie ma wątpliwości, tak? Ale, no, potrzebny nam tutaj bardzo jest foder, bo brakuje. Czemu się powtarza? No i tradycyjnie, jak mamy takiego pikensa fajnego, to... O, gdzie są zasłaniacze? To sobie zasłoni... Coś tu poszło nie tak. Dobra, wszystko działa. Ostatnio dało mu dryka z tego pika, który śmiga dobrze i... Jest... I tu pewnie też jest mudryk, tak? A, McKenny. Ale dobra, stary, odsłaniamy od playstyli. No to chyba nic mocnego nie będzie. No, Chorwacja, Manchester City. O, zepsułem coś. Już widzę, że to nie będzie nic specjalnego. No, Gwardiol niby spoko w sumie, ale... No, jakoś mnie nie przekonuje bardzo. A to co? O matko bosko. Ten Carvajal, chcesz mi powiedzieć, kosztuje 650 tysięcy? Aha, ja nie wiedział w takim razie, no. No i tak go weźmiemy, bo w razie co, najwyższy overall na przepałkę, ale... A bo do składu go wmielimy. Mamy tu co prawda tego Janusza Cuadrado, no ale... No ale no jako defensor, to Carvajal jest lepszy. Ale ja Cuadrado bardzo lubię, więc... No dobra, rozwiążemy to tak, stary. Tu dajemy Carvajala, niby minus jeden z grania. A nie, bo Lautaro mam... To czekaj. Cuadrado sobie dajemy na ławkę. Menedżera wywalamy. I dajemy menedżera z Serie A. Menedżera z Argentyny jednak potrzebujemy, nie z Serie A. Tylko pytanie, czy za tego menedżera też trzeba zapłacić milion końców. Jak za tego z Kolumbii. No, na szczęście nie. I jeszcze możemy na ligę menedżera dać kobiecą MLS, żeby tamta babka też miała full. Kobieca MLS. Miałem trzy, kupiłem jedną zapasową. Pozdro. No jest 32 i pełnego zgrania nie ma tylko ten Lautaro, ale on na dwóch sobie poradzi. No i ten Mendy, nie? Który tak sobie to tak biednie wygląda, ale zmienimy go w końcu. Mendy'ego w końcu zmienimy, na dzisiaj niech zostanie, tak się to prezentuje po dniu 13. I jestem w sumie zadowolony, ty no ten Carvajal, 700 tysięcy. Jeszcze pewnie dostanie upgrade, bo szczerze to wydaje mi się, że dojdą do finału. Więc petarda, petarda. Koniec na dzisiaj, łapa w górę, zostaw. Taką, pamiętaj, dwie łapki w górę, jeden pik w kolejnym filmie. A się z wami żegnam. Pozdro, trzymajcie się i do zobaczenia jutro, 15 jak codziennie.